Od 22 marca do 12 kwietnia trwały wirtualne targi dla bibliotek. Wydarzeniu towarzyszył konkurs, w którym do wygrania było kilkadziesiąt bestsellerowych powieści wydanych w specjalnym formacie z dużą czcionką. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim zwyciężyła w konkursie Wielkie Litery dla Bibliotek. Spośród 155 zgłoszeń nasz filmik Babcia Ksawery i Wielkie Litery został uznany za najlepszą pracę konkursową. Konkurs został zorganizowany przez Hurtownię Książek Azymut. Celem konkursu była popularyzacja książek dla osób słabowidzących. Wspólnymi siłami udało się zrealizować ciekawą audycję. Tekst został napisany przez naszą babcię, czyli przez panią Małgosię Szymczyk. W filmiku wystąpiła oczywiście pani Małgosia w roli babci. Wystąpił też Antoni Sokołowski, syn naszej koleżanki, w roli wnuczka. Narratorem była Ania Sokołowska. Nagroda główna w konkursie Wielkie Litery już dotarła do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu i będzie gościć na jej półkach. Nagrodą był pakiet książek z serii Wielkie Litery. Dzięki tej nagrodzie nasz księgozbiór wzbogacił się o kolejne pozycje z wielkich liter. Książki te charakteryzują się dużą czcionką, przejrzystym składem oraz dużym formatem. Dedykowane są przede wszystkim osobom słabowidzącym i seniorom. Nowe pozycje, jakie dotarły do biblioteki, to głównie współczesne powieści obyczajowe, a osoby zainteresowane już teraz mogą je wypożyczyć.